W dzisiejszym odcinku pokażę Wam przemocarne, świetne pułapki szachowe, dzięki którym będziecie mogli wygrywać partię w zaledwie kilka posunięć. Tak więc oglądaj do końca, by nie przegapić ani jednego szczegółu. Zapraszam do oglądania. Cześć widzowie, witam Was w kolejnym materiale na tym kanale. W dzisiejszym materiale pokażę Wam kilka ciekawych pułapek szachowych, dzięki którym pokonacie rywali na niższym poziomie. W moim wstępu chciałbym podziękować za ciepłe przyjęcie mojego powrotu na YouTube, za ciepłe przyjęcie zeszłotygodniowego filmu i przede wszystkim shortsów, które pojawiają się codziennie o godzinie 18 i robią świetne wyświetlenia. Aczkolwiek patrząc na kilka rad od Was, postaram się wdrożyć kilka poprawek do materiałów. Zanim jeszcze zaczniemy, poproszę o łapkę w górę, subskrypcję na kanale i komentarz do zasięgu i rozwoju kanału. Tak więc bez przedłużania, zaczynaj! A na start mam dla Was ogłoszenie. Już w niedzielę o godzinie 20:00 startuje pierwszy turniej na klubie szachowym Sturybsturga. Turniej będzie się odbywał tempem szwajcarskim, czyli 3 minuty i 1 sekunda za każdy ruch. Oraz będzie miał 9 rund. Co trzeba by zrobić, by zagrać? Nic trudnego! Starć dołączyć do klubu poprzez link w opisie, a o 19:00 pojawi się link do samego turnieju, do którego również wystarczy dołączyć. Dołączyć może każdy, bez względu na swój ranking. Chcesz się zmierzyć ze mną lub po prostu świetnie się bawić, to dla Ciebie super okazja. Widzimy się, niedziela, 20:00. Zapraszam do klubu na czeskomie Bzdury-Bzdurka, gdzie będziemy grali cotygodniowe turnieje z nagrodami. Dołącz również do naszej społeczności na Discordzie. Wszystkie linki w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Drodzy widzowie, teraz przejdziemy sobie do pierwszej pułapeczki w tym odcinku. Teraz zadziała tylko w tym momencie, gdy Twój przeciwnik użyje 200% swojego mózgu. Albo inaczej, nie użyje mózgu. W szachach jest powiedzenie, że debiuty nie mają znaczenia. Jest to częściowo prawda, gdyż na wyższym poziomie, nieważne jaki zostanie zagrany debiut, przeciwnicy, znaczy zawodnicy w ogóle, dojdą do mniej więcej podobnych pozycji, wyprowadzanymi lekkimi figurami, ciężkimi figurami, z walką o centrum i schowaniem króla. Natomiast na niższym poziomie, jak się zostanie zagrany zły debiut, to można łatwo to wykorzystać i ta pułapka to pokazuje. My sobie gramy E4, bardzo poprawny debiut i bardzo oczywisty, pozwala przejść do partii włoskiej, partii hiszpańskiej i wielu możliwości. Przeciwnik odpowiada F6 i to jest pierwszy multi partii. Ten debiut tak naprawdę nie pozwala wyprowadzić żadnej figury, jedynie osłabia króla. Wprowadzamy gońca i atakujemy. I w tym momencie przeciwnik gra drugi absurdalny ruch, przegrywający tą partię. G5. I w tym momencie już tak naprawdę pozwala nam się zamatować. My ten błąd wykorzystujemy i ruszamy hetmanem na H5, matując przeciwnika. Zaledwie 3 posunięcia. Nie wiem jak wam, drodzy widzowie, ale mi Szewczyk od razu kojarzy się z legendą o smoku wawelskim i o tym, jak Szewczyk w niekonwencjonalny, sprytny, ale też nie do końca poprawny sposób gładził smoka. Taki jest właśnie Matuszewski, inaczej Szewczyk. Sprytny, niekonwencjonalny, ale nie do końca poprawny. Gramy E4, tak jakbyśmy chcieli przejść do partii włoskiej. Przeciwnik odpowiada E5, poprawny ruch też wchodzi jakby do partii włoskiej. My wyprowadzamy gońca na C4, żeby strzelał piona oponenta. Zauważcie, że od początku jest presja na tego piona. Przeciwnik wyprowadza gońca na C5, również atakuje piona, tylko naszego. I my w tym momencie gramy nie do końca poprawnie, ale agresywnie i niekonwencjonalnie. A mianowicie hetman na H5. Zauważcie, że od razu atakujemy dwa piony przeciwnika. Jeżeli przeciwnik się pomyli i zagra zły ruch, na przykład skoczkiem, myśląc, że zaatakuje hetmana, to właśnie go zamatowaliśmy w zaledwie 4 posunięciach. Tadam! Domyślam się, że jeśli słyszycie partia rosyjska, niekoniecznie myślicie, że chcecie tak grać, ale ta pułapka jest naprawdę bardzo sprytna. Do tego obronę rosyjską bardzo często gra najlepszy polski szachista Jan Krzysztof Duda. Zatem przejdźmy do pułapeczki z tym związanej.
Partii rozpoczyna się ruchem E4 i E5, tak samo jak w partii włoskiej, tylko my teraz nie wyprowadzamy gońca, a wyprowadzamy skoczka i atakujemy piona rywala. Rywal myśli, no dobra, ty mi atakujesz piona, to ja też ci zaatakuję piona. My się zdecydujemy tego piona spić. Przeciwnik odbija oczywiście i my w tym momencie po odbiciu atakujemy piona. Atakujemy skoczka oponenta ruchem hetmanem. Zauważcie, że hetman od razu stoi na linii, na której stoi król, do tego, że tak określę, goły król. Przeciwnik musi odejść skoczkiem, żeby go nie stracić, ale w tym momencie właśnie wpadł w pułapkę, gdyż my ruszamy skoczkiem i dokonujemy szacha z odsłony. Jak zauważycie, skoczek atakuje hetmana, jest oczywiście szach. Jeżeli hetman się zasłoni, to i tak zostanie zbity przez skoczka, a jeżeli nie, to i tak zostanie zbity przez skoczka. Zasłania w gambicie królowej to jedna z najciekawszych pułapek szachowych. Przeciwnik gra D4, oto my odpowiadamy ruchem D5. Przeciwnik tutaj deklaruje gambit królowej, ruch C4. Ale my ten gambit odrzucamy. Gramy pionkiem. W tym momencie przeciwnik wyprowadza sobie lekką figurę. Jak wiecie, od początku jest nacisk tu na centrum. My tego pionka dodatkowo wzmacniamy jego obronę i gramy sobie skoczkiem. Lecz w tym momencie przeciwnik widzi, o, będzie związanie, więc wyprowadza gońca, atakując naszego hetmana. W tym momencie jednak my się tym nie przejmujemy i wyprowadzamy sobie drugą lekką figurę. Jednak przeciwnik widzi, o, mogę zbić. Po biciu jeszcze mogę zbić. I nie dość, że w tym momencie atakuje skoczka, to jeszcze grożę hetmanowi zbiciem. Więc przeciwnik nie może się ruszyć, nic nie może zrobić. Lecz w tym momencie poświęcamy naszego hetmana bijąc skoczka. Przeciwnik oczywiście bije hetmana, bo nie pozostaje mu nic innego. Lecz my w tym momencie szachujemy króla oponenta. Zauważcie, że król jest tak zaatakowany, że musi się obronić hetmanem. Przeciwnik broni się hetmanem. My tego hetmana bijemy gońcem. Przeciwnik musi odbić. Znaczy musi. Powinien odbić, lecz my w tym momencie też odbijamy i jak zauważycie, mamy na koniec przewagę materialną. 3 lekkie figury do 2. Także tym słoniowym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek z pułapek. Dziękuję wszystkim za oglądanie, możemy się umówić, jak bijcie 30 łapeczek do góry pod tym filmem, to nagramy drugą część popeczek. Także jeszcze raz dzięki wszystkim za oglądanie i widzimy się o 20:00 na turnieju. Do zobaczyska. Cześć!